sprzedaż i montaż akumulatorów, opon, felg do aut osobowych, 4x4, motocykli i samochodów dostawczych, prostowanie felg stalowych i aluminiowych, spawanie felg aluminiowych. Motopartner, Starowiejska 10A. Twój samochód będzie w dobrych rękach. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ZOO w Zamościu zaprasza do skorzystania z usług w zakresie parkingu strzeżonego, parking monitorowany, oświetlony, czynny 24 godziny na dobę, myjni samochodowej, myjemy samochody osobowe, busy, autobusy oraz tiry, wynajmu autobusów, wynajmu pogotowia technicznego w zakresie holowania, wyciągarki oraz pługu odśnieżnego, naprawy i wymiany ogumienia samochodów ciężarowych powyżej 16 ton, stacji tankowania CNG oraz oleju napędowego. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Poniedziałek, 23 stycznia, Marta Padiuczenko, zaczynamy magazyn miejski. A w dzisiejszym wydaniu Morando dla Królowej, transplantacja darem życia, nowe ambulanse. Zamojską osobowością roku została Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. Nagroda Zamojskiej Osobowości Roku Morando pierwszy raz została przyznana w 2008 roku z inicjatywy Kroniki Tygodnia, Radia Lublin oraz portalu roztocze.net. Tytuł ten otrzymuje osoba posiadająca autorytet, która jest ceniona za profesjonalizm, zaangażowanie, zapał i determinację w tym, co robi. Bez wątpienia tegoroczna laureatka spełnia wszystkie te kryteria. Jestem bardzo zaskoczona. Bardzo, naprawdę. Nie spodziewałam się, byłam w bardzo dobrym towarzystwie i liczyłam, że kto inny będzie miał to wyróżnienie. Ale bardzo cieszę się i przyjmuję to jako poparcie dla działań, które robi stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych. Zachęcam zatem wszystkich, żeby wspierali działania tego stowarzyszenia. I to jest też takie poparcie dla kolejnej nominowanej Ewy Szczepańskiej, która również działa społecznie, więc taka opcja społeczna w tym roku wygrała, bym powiedziała. Doktor Maria Król do Nagrody Morando nominowana była po raz drugi. Uważam, że pani Marii Król ten tytuł należał się i bardzo się cieszę, że właśnie ona w tym roku wygrała. Doktor Maria Król w 1990 roku była jedną z założycieli Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. Od tamtej pory nieustannie i z wielkim zapałem pomaga osobom niepełnosprawnym. Jej zaangażowanie zostało docenione już niejednokrotnie. Doktor Maria Król została wyróżniona przez Fundację imienia Andrzeja Bączkowskiego. Została wybrana kobietą Lubelszczyzny przez pierwszy Kongres Kobiet. Została odznaczona orderem Ecce Homo za budowanie dróg na nieprzetartych szlakach, za nieustępliwą walkę z przeciwieństwami losu oraz za siłę, nadzieję i szanse dawane osobom niepełnosprawnym. Otrzymała honorową nagrodę Rzecznika Praw Dziecka. Od ubiegłej soboty to konto wzbogaciło się o Nagrodę Zamojskiej Osobowości Roku Morando 2011. Zajmuję się wąską grupą osób niepełnosprawnych. To nie jest bardzo taka spektakularna działalność, nie jest to powszechnie znane przez telewizję, przez media. Myślę tylko, że może w Zamościu rzeczywiście widać te owoce tej działalności, placówki, samochody, które wożą dzieci codziennie, prawda? I my staramy się informować również mieszkańców o tym, co się dzieje. Oprócz Marii Król wśród nominowanych znaleźli się Janusz Kawałko, Teresa Madej, Ewa Szczepańska i Izabela Winiewicz-Cybulska. Transplantacja darem życia to temat spotkania, które odbyło się w ubiegły piątek w sali konsulatu z Zamojskiego Ratusza. Transplantacja to przeszczepianie narządów w całości lub w części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne lub też w obrębie jednego ciała.
Debata na ten temat odbyła się w ubiegły piątek w Zamojskim Ratuszu. Konferencja miała głównie na celu poszerzenie społecznej świadomości na temat przeszczepiania narządów. Jeżeli człowiek jest człowiekiem wierzącym, to pierwsze pytanie, co na to Kościół, jak odpowiada na to pytanie Kościół. I rzeczywiście zaprosiliśmy księdza biskupa Wacława Depo, żeby rozwiał wątpliwości ludzi wierzących, czy transplantacja organów, tkanek, czy ona jest zgodna z nauczaniem Kościoła. Po drugie, czy rzeczywiście osoba, która umarła, czyli osoba, która przeszła śmierć mózgową, czy to jest osoba, która jest już nie do odratowania, czy nie zrobi się krzywdy umarłemu, prawda, zabierając mu organy i przeszczepiając je komuś innemu. Myślę, że to jest taki podstawowy problem. Stanowisko Kościoła w tej sprawie przedstawił w liście ksiądz arcybiskup Wacław Depo, obecnie metropolita częstochowski, a do niedawna biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Stanowisko Kościoła przedstawił również ksiądz Jacek Kania, kapelan Szpitala Papieskiego. Pracowałem z rodziną przy tak zwanym przekazaniu narządów właśnie osoby, która umierała właśnie. Już taką sytuację miałem, była właśnie taka rozmowa z rodziną właśnie, wspólna modlitwa. Później właśnie za tę osobę, za dar tej osoby, bo ta osoba uratowała życie, mogę powiedzieć, dwóm mężczyznom. Przede wszystkim mówię o śmierci mózgowej, że to jest nieodwracalny proces, że to nie jest śpiączka, że ktoś się wybudzi, tylko że no, ktoś umrze i tak jak mówi ksiądz biskup Depo, te organy pójdą do nieba, a nie przedłużą życie komuś innemu. Szerzej o samym zabiegu opowiedział profesor Sławomir Rudzik, kierownik pierwszej kliniki chirurgii ogólnej, transplantacyjnej i leczenia żywieniowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. O przeszczepie szpiku kostnego opowiedziała dr Elżbieta Tatarska. Stan wiedzy, bym powiedziała, że jest coraz lepszy. Szczególnie dobry jest wśród młodzieży. Dlatego, że w sumie w tej chwili młodzież czyta dużo informacji w internecie, dużo informacji pojawia się w internecie i również w tym zakresie bardzo dużo dobrego robią media. To, jak ważną dziedziną jest transplantologia, na własnej skórze przekonali się Paweł Grzeguszko i Alina Grzeszczuk. W trakcie konferencji opowiedzieli o swojej chorobie i szczęściu, jakie ich spotkało. Warte niemalże 1,5 miliona złotych karetki zakupiła Zamojska Stacja Pogotowia. W trasę ruszył w najbliższych dniach. 5 nowoczesnych ambulansów wyjedzie w najbliższym czasie na drogi powiatów biłgorajskiego, janowskiego, chrubieszowskiego i zamojskiego. To kartki specjalistyczne, czyli których będzie jeździł zespół z lekarzem, zespół ratownik medyczny, dwóch ratowników medycznych i lekarz systemu. Są to nowe karetki wyposażone w już najnowszy specjalistyczny sprzęt służący do ratowania życia. Dotychczas Zamojska Stacja Pogotowia Ratunkowego posiadała 23 ambulanse, w tym 11 karetek typu S i P. Te ostatnie w ubiegłym roku wyjeżdżały do potrzebujących przeszło 20 tysięcy razy. Ambulanse wyposażone w nowoczesny sprzęt zastąpią wyeksploatowane i stare pojazdy. Jeżeli chodzi o sprzęt, to taki podstawowy będzie możliwość pokazania, obejrzenia tego sprzętu. Jest to na przykład defibrylator firmy LifePak, który służy do tego, żeby wykonywać u pacjenta EKG, analizować to EKG, ma możliwość wysyłania tego zapisu EKG na przykład na oddział kardiologii, gdzie lekarz kardiolog po interpretacji tego zapisu na przykład zleca przewiezienie pacjenta w trybie pilnym do pracowni hemodynamicznej, co skraca czas takiego pacjenta znacznie, bo już pomija się szpitalny oddział ratunkowy, gdzie taki pacjent wtedy trafia do pracowni hemodynamicznej bezpośrednio. Oprócz tego taki sprzęt służy do wykonywania defibrylacji w przypadku zatrzymania krążenia, czyli resuscytacji. Służy nam do wykonywania zapisu EKG, do monitorowania w czasie transportu takiego pacjenta. Dodatkowo wiadomo jest, jak każda karetka wyposażona w respirator, który również służy do tego, żeby takiego pacjenta, który jest zaintubowany, który nie oddycha samodzielnie, wentylować na czas transportu go do szpitala lub do innej placówki służby zdrowia, jakiejś specjalistycznej. Oprócz tego mamy torby, które
położnicze, pediatryczne, opatrunkowe, które służą również do tego, żeby zabezpieczyć pacjenta w różnym wieku i przywieźć go bezpiecznie do szpitala, jak również deski ortopedyczne, kołnierze. Poświęcenia karetek dokonał ksiądz arcybiskup Wacław Depo, do niedawna biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej, a obecnie metropolita częstochowski. W tym roku stacja pogotowia ratunkowego w Zamościu planuje zakup jeszcze 3 takich karetek. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.